Dzień dobry. Dzisiaj ze mną jest... Marcin Stefanko. Karol Janosik, Sosnówka. Dzień dobry. W co ostatnio grałeś? Dużo. Tak naprawdę to zaczynając od Vampira Maskarady 5 edycji przez Orient Express, tak naprawdę w Uniwersum Cthulhu, też Warszawa, Berlin, gdzieś tam po drodze były Dedeki, no i oczywiście, jakby nie patrzeć, mój ukochany Amber. Będzie tego całkiem sporo, bo aktualnie mam kilka kampanii otwartych. Jedną z nich jest Twilight 2000, to jest taki system post-apo, dziejący się w roku 2000. Poza tym jeszcze gram w Wstąpienie do Avernusu, jest to kampania do D&D 5 edycji. No a także chociażby ze 2 tygodnie temu graliśmy kolejną już sesję online tym razem, ale w kampanii Huntera, Hunter the Reckoning ze Światem Roku. Ostatnie twoje zakupy. Panie, nie wiem, czy to może pójść online, bo mnie żona zabije. Ostatnie RPG-owe zakupy, jakie poczyniłem, to byliśmy razem na kapitularzu i kupiłem Dragonlance'a. Całego dedykowego Dragonlance'a ze wszystkim figurkami, nie wiadomo czym tam jeszcze. Jest, czeka na rozpakowanie. Jeszcze chyba nie, rozpakowałem, już nie miałem okazję. Podręcznik już jest na półce. Kwestia tylko poprowadzenia, no ale czasu brak. Ale Dragonlance polecam. Ile? 500 zł? No, 500 zł poszło. Ale to było, no, kapitularz się rządzi własnym prawem, tam trzeba pieniądze wydawać. Ostatnie RPG-owe zakupy to byłoby Wesen, które zresztą nabyłem od ciebie. Ulubiony setting. Znaczy to, tak jak już wiele razy ci powtarzałem, już rozmawialiśmy wiele razy na ten temat, największym chyba ulubionym, nawet nie największym, ale najbardziej ulubionym dla mnie światem jest Amber. Na podstawie książek Rodziera Żelaznego, 9 książąt Amberu, jest to cykl po prostu powieści. Potem Erich Wójcik w 1993 roku bodajże wyprodukował Diceless RPG, czyli bezkostkowy system RPG, który opiera się tylko i wyłącznie na narracji. I to jest mój ulubiony taki do dzisiaj. Ludzie się ze mnie już zaczynają śmiać, że ja tylko to bym prowadził, tylko to bym grał. No ale no takie jest moje, no, moja fiksacja. To lubię bardzo. Nie ma, jeżeli chodzi o mechaniki, to nie mam nic takiego bardzo ulubionego. Mogę wymienić kilka, czy tylko jeden? Kilka. Dobrze, no to z takich najbardziej ulubionych. Oczywiście będzie to Świat Mroku, konkretnie Wilkołak, ale poza tym też bardzo lubię Zew Cthulhu, no i tutaj polecimy klasycznie, ale także D&D. Ulubiona mechanika. Tutaj doszliśmy do kolejnego pytania, twoja ulubiona mechanika RPG, i tu już chyba odpowiedziałeś na to pytanie. Jeżeli miałbym już coś wybrać na siłę, no to rzeczywiście D20, tak? Jeżeli chodzi o taki typowy setting, jeżeli chodzi o Dungeons and Dragons, jest bardzo intuicyjny, szczególnie 5 edycja, bardzo intuicyjny, bardzo przejrzysty i myślę, że chyba najbardziej mi odpowiadający. Owszem, jest jeszcze mechanika z Cthulca, która jest też prosta, no ale jednak Dedeki rządzą się własnymi prawami. D20 nawet stosowałem w innych systemach. Jak Star Wars albo Stargate. Myślę, że teraz aktualnie najlepsza, która mi się podoba, jest to mechanika we Wrath and Glory. Jest to mechanika oparta tylko i wyłącznie na kaszustkach. Ostatnie odkrycie. Ostatnio prowadziłeś na Nautiliadzie prelekcje odnośnie różnego rodzaju mechanik, jakie można zastosować w RPG-ach. I powiem ci, że ja nie jestem takim szukaczem internetowym albo takim człowiekiem, który śledzi te
innowacje RPGowe, ale w wielu momentach otworzyłeś mi oczy, że można na przykład ta mechanika z zabieraniem kości, nie pamiętam dokładnie nazwy. A to są kości z użycia. Kości z użycia. To było świetne i to jest moje takie, powiedzmy, odkrycie roku, dlatego że zacząłem to sam wdrażać. Że jeżeli rzeczywiście coś się dzieje, no to my zabieramy jedną z kości i to po prostu oznacza słabość, tak? Osłabienie przeciwnika czy gracza. Bardzo fajne, bardzo intuicyjne. O. Z takich odkryć będzie to, myślę, że Achtung Cthulhu, który ma wyjść w przyszłym roku po polsku, wydawany przez Alice Games i właśnie mechanika na 2D20. Ulubione przygody. Myślę, że tutaj się uśmiechniesz, bo moja ulubiona to jest Dungeons & Dragons Klątwa Strada. Jeżeli ktoś nie grał z Was jeszcze, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał okazji tego ograć, tego czytać, jest to historia dziejąca się w krainie, która jest innym w ogóle planem egzystencjalnym w D&D. Jest to kraina, która nazywa się Barovia. Jest rządzona przez lorda, znaczy przez króla takiego, wampirzego lorda Strada von Zarowicza. No i okazuje się, że za tym stoi oczywiście wielka historia. On jest zakochany w pewnej Wistajance, czy no chyba Wistajance, no ale dziewczynie z tej krainy, którą gdzieś tam kilka wieków zabił i jej nawet nie zabił, co spowodował jej śmierć, czy ona się sama zabiła i związany z tym paktem miłości gdzieś tam stara się ją odnaleźć w innych wcieleniach. No i rzeczywiście gracze wchodzą w ten moment, kiedy poznają reinkarnację tej istoty, tej dziewczyny. No i stają twarzą w twarz ze Stradem von Zarowiczem, wampirzym lordem, który sieje postrach w krainach Barovii. Naprawdę świetny scenariusz. Lubię wszystko, co jest związane z szeroko pojętym wampiryzmem. Dlatego też Vampir Maskarada jest jednym z moich ulubionych systemów. A przygody? Chyba nie mam żadnej przygody, takiej oficjalnej przygody z Vampira Maskarady. Myślę, że wszystko sam stworzyłem. No i oczywiście z dzieciństwa ulubiona kampania Świebodzińska, czyli to, w co grałem, gdy byłem mały. To tutaj mogę wspomnieć właśnie chociażby o tym zstąpieniu do Avernusu, a z takich przygód, które, tudzież sesji, które mogę sobie przypomnieć, to byłaby sesja Smoczych Jeźdźców, którą grałem w tym roku na zjawie u Pawły Skały Jurgiela z Lans Macabre. Co polecam na YouTube? Ostatnio, to jest bardzo stary kanał, ale ostatnio na YouTubie oglądam bardzo dużo Critical Role. Kanał RPGowy, praktycznie traktujący o RPGach, o sposobie prowadzenia, o różnego rodzaju wizjach tego, jak sesja powinna wyglądać. No i przede wszystkim bardzo dużo oglądam teraz kanałów takich typowo poradnikowych, jak budować napięcie, jak troszkę bawić się, jeżeli chodzi o opisy, jak bardziej zainteresować graczy swoją sesją. Nie ukrywam, że jest to moją misją w życiu, żeby ludzie, którzy bawią się u mnie na sesji, bawili się przede wszystkim dobrze, a nie żeby to była zabawa dla mnie tylko. Jest kilka, w zasadzie nawet więcej niż kilka, jest bardzo dużo kanałów na YouTubie, ale dwa, które ostatnio od jakiegoś czasu sobie oglądam, są to Ustatkowany Gracz na YouTubie, Cohen's Cave, ale także Rzucaj Nie Gadaj. Co polecam na Facebook? A to dobre. Ostatnio na Facebooku bardzo mocno wpadła mi nowa grupa, która powstała, Topory Olsztyn. A nie, tak na serio, na Facebooku nie śledzę za bardzo nowinek RPGowych. Bardzo dużo spędzam czasu na tym, żeby przede wszystkim organizacja grup, organizacja sesji. Facebook nie służy mi jako medium informacyjne, broń Boże, jest to bardziej kontakt z ludźmi, z którymi chcę trzymać ten kontakt. Jeśli chodzi o grupy, tudzież strony, które uważam, że warto odwiedzić, bo też oferują dużo
pod kątem gier RPG, to bardzo polecam stronę Alice Games. Moje gadżety. O matko, to jest... No, jeżeli już wspomnieliśmy o D&D, to posiadam wszystkie tokeny, jakie tylko można posiadać. Posiadam wszystkie tilesety, jeżeli chodzi o wydane, przynajmniej w Polsce, tilesety do D&D. Tilesety to są takie małe, kartonowe, powiedzmy, tile, które, znaczy no takie powiedzmy podkłady pod figurki reprezentujące teren gry po prostu. No i ich mam tam od groma, żeby odzorować, czy to do budynki, czy pola, czy zamki. No i ich mam od groma, mam oczywiście maty do gier, markery suchościeralne i to jest, no i oczywiście podstawowe wyposażenie każdego RPGowca, jakie musi być koniecznie, no to kostki. Kostek mam tyle, że ostatnio wpadłem na pomysł, że każda moja sesja musi się kończyć albo zaczynać tym, że gracze otrzymują ode mnie kostki, bo mam ich tyle, że już muszę rozdzielać, bo nie mam ich gdzie chować. Więc kostki są takim gadżetem najważniejszym. Ponadto ostatnio udało mi się zakupić, tutaj pozdrawiam Aleksandrę Radomską-Budnik, ponieważ na konwencie, chyba na Pyrkonie, ukradła mi ostatnie karty Taroka właśnie ze Strada. Nie muszło ich kupić. Nie dość, że Karol mnie okradł z Huntera w cudzysłowie, czyli pierwszy go kupił, to jeszcze Ola kupiła pierwsze karty Taroka do właśnie scenariusza Klątwa Strada. I udało mi się dopiero na kapitularzu kupić karty Taroka, które mam do dzisiaj. To jest chyba najbardziej cenny, tak wiesz, w pojęciu chomikowania, najbardziej cenny przedmiot u mnie z przedmiotów RPG. Jestem dumny z wielu rzeczy, chociażby ze swojej kolekcji RPGowej, podręczników. Bardzo lubię kupować kości do RPGów. Czy to będą K6, K8, K10, nieważne. Lubię kolekcjonować kostki. Ale teraz ostatnio noszę się z zamiarem albo zakupu po prostu gotowych figurek, albo złożenia zamówienia, aby ktoś może wydrukował mi figurki do Dungeons and Dragons, generalnie do systemów fantasy, żeby używać ich na siatce bitewnej. Polecany film. O Jezu, ja jestem chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o filmy. I podobają mi się przede wszystkim filmy science fiction, filmy fantasy. Klasyków nie będę wymieniał, ale przepraszam. Ostatnio największym chyba takim wybołuszeniem w oczach oglądałem nic związanego z RPGami. Chłopów. Byłem w kinie na Chłopach. Nigdy nie czytałem lektury, tylko streszczenia gdzieś tam. I po obejrzeniu filmu sięgnąłem do lektury znowu. Czytam Chłopów, jest to strasznie nudne, Boże. Ale to wywarło na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o artyzm. Jeżeli chodzi o same RPG związane z... czyli coś w naszym hobby związane, no to ostatnia premiera, chyba ile tam, 8 miesięcy temu, było Dungeons and Dragons Honor Among Thieves bodajże. I ten film, pamiętam, że gdy byliśmy w kinie z przyjacielem moim, to ukochani wyszliśmy z tego, bo to była najlepsza reprezentacja naszego takiego hobby, jaka przelała się na srebrny ekran, co jest dla nas w ogóle wow, takie wiesz, poruszenie wielkie nas to wywołało i chcieliśmy więcej. Szkoda, że niestety w box office wypadło to kiepsko. Może się uda, żeby nakręcili jednak co, może chociaż serial jakiś. Tutaj z takich nowszych, jeśli chodzi o fantastykę, to mogę polecić właśnie Złodziejski Honor, Honor Among Thieves, jeśli mówimy o angielskim tytule. Najnowszy film w uniwersum D&D, mam nadzieję, że nie ostatni. No i oczywiście polecę też klasycznie filmy z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Taki mój ulubiony z ostatnich to będzie Łotr 1. Dziękuję. Ze mną był Marcin Stefanko Mareniu. Karol Janosik Sustówka. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.